Profilaktyka przeciwurazowa jest to szereg działań, które mają za zadanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia urazu, przede wszystkim podczas uprawiania sportu, podczas aktywności ruchowej. Wiele osób zupełnie o tym zapomina, nie zdaje sobie sprawy tego, że taki bezruch, brak aktywności w ciągu praktycznie całego roku, a później wyjazd na przykład na tygodniowy pobyt i jazda na nartach może skutkować właśnie licznymi urazami. Najlepiej jest dbać o tą aktywność fizyczną przez cały rok, czyli chodzić na basen czy jeździć na rowerze, ale również wystarczą zwykłe spacery, zwykła też aktywność ruchowa. Natomiast jeżeli o tym zapominamy, nie przygotowujemy się do uprawiania danej dyscypliny sportu, bardzo często właśnie może to skutkować urazami. Jeżeli tak potocznie powiemy, że prosto z zabiórka wychodzimy na stok, to wtedy bardzo często takie urazy mogą się pojawić, gdyż nasz organizm nie jest przyzwyczajony do takiej dawki ruchu, do takiej aktywności. Warto przynajmniej miesiąc, dwa przed planowanym wyjazdem na narty rozpocząć przygotowanie, czyli wzmocnić mięśnie przede wszystkim kończyn dolnych poprzez właśnie basen, ćwiczenia na rowerze czy ćwiczenia na siłowni, również ćwiczenia tak zwanego czucia głębokiego, czyli ćwiczenia propriocepcji, które w znacznym stopniu zmniejszą ryzyko wystąpienia urazu. Osobami, które najbardziej są narażone na urazy podczas jazdy na nartach przykładowo, są to osoby, które właśnie przez większość czasu nie mają żadnej aktywności ruchowej, których mięśnie i stawy nie są przyzwyczajone do obciążeń. One w wyniku jakby nieużywania odpowiedniego ulegają znacznemu osłabieniu i wtedy duża dawka wysiłku, duża dawka obciążenia powoduje, że mogą się uszkodzić. Również bardzo często do urazów narządu ruchu dochodzi podczas uprawiania różnego rodzaju sportów takich zespołowych jak siatkówka, koszykówka, piłka nożna, gdzie oprócz oczywiście dużych obciążeń bardzo często dochodzi do zmiany kierunku ruchu i wtedy również dochodzi do urazów skrętnych, przede wszystkim stawów kolanowych czy stawów skokowych. I tutaj oczywiście osoby, które takim sportem zajmują się na poziomie zawodowym, tego typu ćwiczenia mają w programie treningowym. Natomiast jeżeli też ktoś chciałby chodzić raz w tygodniu na piłkę halową czy na koszykówkę, również powinien pomyśleć o tym, żeby wcześniej do tego rodzaju ruchu się przygotować. Oczywiście przed samymi zajęciami powinna być rozgrzewka, ale również jakby wcześniej powinniśmy przygotować nasze mięśnie, wzmocnić je, żeby taką aktywność rozpocząć.